Cześć tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Powrót do studia yy, z kilku powodów. Po pierwsze na dworze się szybciej robi ciemno, a z kolei w studiu już są jakieś sensowne temperatury, ale póki będzie można, to oczywiście w plenerze też będą się pojawiały nagrania. Kolejne piwo z serii Kiedyś w Garze, Teraz w Browarze, czyli seria będąca owocem współpracy Browaru Zamkowego Cieszyn z PSPD i z piwowarami domowymi. Tutaj mamy, e, czyli pucharowe piwa najlepszych pi piwowarów domowych 2018 roku. Piąty sferajny to e, Biała Dama. E, Biała Dama, autora e, aut według receptury Macieja e, Osińskiego. E, I Biała Dama ma tu nawiązywać do stylu e, białego, stąd ta nazwa, e, czyli Albae Cerevisiae. E, to, to jest takie po, po łacinie niby się to OAE powinno wymawiać. Ja myślę, że na nasze warunki możemy mówić alba, cerewizję i będzie spoko. <laughs> Biała Dama to piwo w stylu Alba Cerevizie, uważone według receptury Macieja Osińskiego, które zajęło drugie miejsce na flisackim konkursie piwowarów domowych w 2017 roku. Czerpiąc z piwowarskiego dziedzictwa różnych regionów naszego kraju, przedstawiamy Ci niezwykłe, pszeniczne piwo, którego słodowo-chmielowy bukiet wzbogacony został niespotykanymi na co dzień w browarze z składnikami. Mieszanka ziół, jaką użyliśmy do nadania, do nadania mu oczekiwanego charakteru, składała się z rumianku, wiązówki błotnej i kwiatów akacji. Tym samym zapraszamy Cię do poznawania bogactwa piwnego świata. O stylu Alba Cerevisie miałem zrobić e, już z rok temu film e, i do piwnych stylów i degustację, e, dlatego że komercyjnie takie piwo wypuścił Browar Czarna Owca e, i dostałem też piwo e, i to był właśnie zwycięzca konkursu, tylko że nie tego, <coughs> tylko innego i dostałem też piwo domowe do porównania, no ale, no nie było kiedy, no nie było kiedy. A też trzeba powiedzieć, że jakoś mnie ten styl nie przekonuje. Zobaczymy jak to wyjdzie w interpretacji w interpretacji Cieszyna. O co tutaj chodzi? Piwo Alba Cerewizja, jak sama nazwa mówi, czyli piwo białe, to piwo przeniczne. E, mówi się, że nawet 100% powinno być słodu przenicznego. E, tutaj mamy w składzie słód pszeniczny i słody pilzneńskie, więc nie jest to 100%. Ale um, no inaczej, mówi się, że ma być większość słodu przenicznego. E, to jest pierwsze. E, drugie, że właśnie te zioła. E, I to ma nawiązywać do tego, że mm, wcześniej, bo o stylu mówi się, że on się wywodzi gdzieś tam. Od XV wieku, już niby tam gdzieś w okolicach Kujawsko-Kujawy, Pomorze, tam, tam było to ważone. Częściowo tam prusy wschodnie, krzyżacy jednym słowem. Więc było już ważone, a mniej więcej od tego. Od, od XV wieku, właściwie od XVI. 1516 to słynne Reinheitsgebot z mm, Bawarii, co prawda, ale podobne mm, prawa były uchwalane w różnych tam takich e, księstwach. E, e, ruskich, niemieckich, saksońskich i tym podobnych. No i e, wtedy z jednej strony Gebot ucinał e, piwa pszeniczne, a z drugiej e, nakazywał e, stosować tylko chmiel jako przyprawę. Natomiast wcześniej e, stosowano różne zioła e, i takim najsłynniejszym, e, najsłynniejszą mieszanką to, to są tak zwane, e, taka, taka, tak zwana mieszanka gruit. E, która służyła do uważenia e, piwa Gruit ale I tam, jaka jest różnica między Alba Cerewizje a Gruitem? E, taka, że e, w Alba e, te zioła nie są dodawane do tego, żeby dawać goryczkę, tylko do tego, żeby dodawać trochę aromatów. Natomiast gruit y, to, były, y, to były zioła przede wszystkim dawane po to, żeby dawać goryczkę i konserwować. Po to też chmiel dodawano. Um, tutaj chmiel mamy. Mamy te właśnie wymienione zioła, one oczywiście mogą być inne wśród ziół, które fajny opis stylu zrobił właśnie kujawsko-pomorski oddział terenowy i w takim kompendium piwa pod patronatem Viking Mold jest, jest podana właśnie, opracowana przez ekipę tam z kujawsko-pomorskiego opis tego stylu. I tam są różne zioła wymieniane, macierzanka, jakieś tam inne, takich, których pierwszy raz na oczy słyszę, na uszy słyszę, na oczy widzę. A tutaj akurat mamy rumianek, wiązówkę błotną, kwiat akacji, więc nie wiem, jak wiązówka błotna pachnie, więc będę szukał akacji i, i rumianku. Rumianych notabene miałem okazję kiedyś używać, jak ważyłem, Witbira, i to jest taki fajny doda dodatek. On dodaje takiej właśnie um, takiego fajnego klimatu. E, więc piwo przeniczne z ziołami, spróbujmy. Kapsel firmowy browaru zamkowego, cieszyn. Szkło do wajcenów, ale uwaga, e, alba telewizji nie jest piwem na drożdżach wajcenowych. Czyli te banany goździki raczej nie są tutaj um, czymś, co się powinno znaleźć. To raczej powinny być klimaty takie w miarę neutralne, drożdże coś w stylu drożdży widbirowych czy drożdży belgijskich, trochę fenolowych, ale na pewno nie goździkowych, nie bananowych. A przynajmniej nie intensywnie bananowych, goździkowych. E, piwo jest mętne, ale nie musi być mętne. E, Myślę, że to jest po prostu nasze skojarzenie z piwami przenicznymi, e, białymi, że one też białe są dlatego, że mm, są mętne. E, ponieważ są mętne, to załamuje się tutaj inaczej światło i piwo wydaje się jaśniejsze niż jest w rzeczywistości. E, tutaj mamy barwę taką ciemne złoto. E, prawdopodobnie. Y, Oryginalnie to było coś bardziej w stylu Dunkelwajcena, czyli takie bardziej... Znaczy barwa. Tylko, ba, o, tylko o barwę mi chodzi. Czyli coś bardziej takiego pomarań, ciemny pomarańcz padający w jasny brąz. Dlaczego? Bo po prostu nie, nie potrafili tak suszyć słodów, żeby one były takie jasne. Um, dobra, uniósł się zapach... E, dosyć słodki. Trochę bananowy, trochę takie... Nuty przyprawowe, ale w typie gałka muszkatałowa, coś takiego. Może to ten, może to ta wiązówka błotna. No dobra, prezentuje się dwajcenowo piana, obfita, drobno i średnio-pęcherzykowa, taka obfita, czapa piany. Nie ma goździka, na pewno. Banan, jeśli jest to lekki, ale banany e, ester, czyli e, odstan izoamylu, on się pojawia, nawet może się pojawiać w normalnych jasnych piwach, jeżeli tylko temperatura fermentacji była wyższa. E, myślę, że tutaj chciano też odtworzyć tę... Że, że jest to piwo górnej fermentacji, więc możliwe, że fermentacja była trochę wyżej poprowadzona. O mm, szczepie drożdży tutaj nie mamy, jakie to drożdże były użyte. Spróbujmy. Hmm. Powiedziałbym, że czuję kumarynę, czyli związek, który ma taki charakterystyczny, e, e, charakterystyczną nutę e, podobną do tej, którą da, która, znaczy inaczej, kumaryna jest na przykład w tej e, trawie żubrowej. Yy, I ona daje taki charakterystyczny, lekko szarlotkowy, lekko taki, takiej właśnie gałki muszkatołowej, yy, aromat. No, powiem, że jest to ciekawe. Wyraźnie przyprawowe, wyraźnie takie właśnie. Yy, Szarlotkowe. O piwie, o piwie alba telewizję mówi się, że było bardziej słodkie niż gorzkie, więc ono rzeczywiście goryczka ma na niskim poziomie, ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś ulep jest to jakieś bardzo słodkie piwo. Jeżeli chodzi o parametry, to to jest 5,4 alkoholu, czyli generalnie dość płytko odfermentowane. Sporo tej słodyczy tu powinno zostać, ale nie czuć jej jakoś tak bardzo. Jednak dosyć rześkie, czego byśmy oczekiwali po piwie. Mm, pszenicznym, wyraźnie takie mm, przyprawowe, przyprawowe, ale ja bym mówię obstawiał tutaj y, tą kumarynę, być może to ta y, wiązówka błotna y, wnosi takie nuty jak trawa żubrowa, y, czyli takie troszkę właśnie takie szarlotkowe, z naciskiem na te przyprawy, które w szarlotce tam robią robotę, nie? czyli tam jakieś cynamon gałka. To mogą być też oczywiście jakieś fenole z chociaż wydaje mi się, że tak, tak charakterystyczne, tak intensywne, raczej nie. Nie jest to aż tak szarlotkowe piwo jak chociażby Bossa Rosa z Glogera. Jest to bardziej subtelne, jest to bardziej takie złożone, nie takie wprost hamskim, po prostu szarlotką w ryj. Ale jest to ciekawe, jest to ciekawe rzeczywiście. Teraz trochę żałuję, że za ten styl wcześniej się nie, e, nie chwyciłem. E, ciekawy jestem, czy byłyby jakieś punkty wspólne z piwem Czarnej Owcy i z tym domowym, które tam wygrało konkurs. No to Ja to piwo dostałem rok temu chyba. E, więc ciekawe, e, inne, na pewno nie jest to wajcen, e, ale jednak te klimaty pszeniczne, czyli taka miękkość, Taka mm, gładkość lekka słodycz um, są podobne. Są podobne do takich słodszych wajcenów. No, na pewno jest to um, najszerzej dostępne alba cerywizje w Polsce, więc. Um, Myślę, że warto e, spróbować, wiedząc, że jest to tak naprawdę próba odtworzenia stylu, że jest to e, jakaś tam kolejna interpretacja, jest to jakieś tam. Mm, tak naprawdę to może za 10 lat, przez 10, może 10 przesadzam, ale tak 3-5 lat ważenia przez wiele browarów tej alby. Będziemy w stanie e, wykreślić jakiś kanon, jak to powinno smakować i wtedy być może będziemy mogli e, na przykład e, tak, będziemy mogli się chwalić kolejnym polskim stylem. Oczywiście, no, trudno tutaj mówić tak naprawdę o polskości, bo to był po prostu regionalny styl, e, te tereny tam e, podlegały wpływom i niemieckim, i polskim, właściwie niemieckim, to też trudno powiedzieć, że to byli Niemcy. E, więc. E, ale na pewno fajnie by było mieć obok Jopejskiego, Grodzickiego, Porteru Bałtyckiego, czy jest taki styl, który też próbuje, próbowało PSPD wprowadzić, czyli polskie pszeniczne, nawiązujące do tego, że kiedyś Polska słynęła właśnie ze spiw pszenicznych. W Bawarii zakazywano używania pszenicy, bo była droga i zabierała, podnosiła ceny mąki na chleb. Natomiast w Polsce, m, dopóki y, ta pszenica na rynkach światowych nie podrożała, no to piwo pszeniczne było dominującym piwem. E, z takich piw e, mamy przecież bie, wrocławskiego białego barana, też piwo pszeniczne. E, więc e, nawiązuje to fajnie do, tych, do tej naszej takiej polskiej specjalności. Myślę, że warto ten styl e, propagować, warto go. E, m, podchodzić do kolejnych prób e, uważenia tego piwa e, z lepszym lub gorszym skutkiem. Tutaj e, trudno mi się wypowiadać o zgodności ze stylem, natomiast samo piwo jest smaczne, jest smaczne. Jest takie lekko właśnie szarlotkowe, lekko e, takie przyprawowe, gładkie, lekkie, e, nie jest jakieś mega wytrawne, ale też nie jest to jakiś ulep. leciutka kwaskowość od wysokiej zawartości słodu pszenicznego, który ma tendencję do tego, żeby właśnie tak się objawiać też. Trochę takie nuty pszennego takiej pszennej białej bułki. Myślę że, myślę, że udana interpretacja. Myślę, że ciekawy styl. Nie jest to piwo, które jakieś wodotryski tutaj e, e, prawda serwuje nam, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta nuta szarlotkowa jest intrygująca. E, więc e, myślę, że, myślę, że brawa dla browaru Zamkowego Cieszyn za e, uważenie właśnie piwa w takim zapomnianym stylu historycznym. E, Całkiem fajna interpretacja. Mówię, trudno mi się wypowiadać o zgodności ze stylem, no ale skoro receptura zdobyła drugie miejsce na konkursie, no to sędziowie ocenili, że, że tak. To by było wszystko w tym odcinku. Piąty sferajny. Już nie pamiętam, ile ma tam w tej ferajnie być. Czy to ma być 7 czy 9 piw, a może 10, nie wiem. Wasze zdrowie na lato, myślę, że pszeniczne piwo hmm, chociaż ono jest na takie polskie lato, nie? to znaczy ono nie jest bardzo wytrawne, nie jest bardzo jakieś takie orzeźwiające, ono jest takie takie lato właśnie trochę polskie. Wasze zdrowie.